Robi się. Kurde, Duncan, gdybyś się tak nie wkurwił z byle powodu i nie zaczął machać mieczem, to nic by nie było, wiesz o tym. I to jest chyba właśnie mapa pustki, w której my się znajdujemy. Mówię, ja za tym etapem za bardzo nie przepadam, ale trudno, no. Są takie etapy w każdej grze chyba, gdzie... Chyba w każdej grze, gdzie kurde, jest jakiś taki jeden etap. No i po prostu musimy odwiedzić chyba każdą komnatę, wydaje mi się. Z tego co pamiętam. No jo. Kim jesteś? Skąd się tu wziąłeś? Jesteś demonem? Nie. Widzę, że nie jesteś demonem. Jesteś taki jak ja. Gratuluję wydostania się z pułapki. Pułapki? Każdego, kto tu trafia, demon chwyta w pułapkę snu, z którego, jak sądzi, nikt nie zdoła się uwolnić. Też myślałem, że udało mi się uciec, ale krążyłem tylko bez końca po tych pustych, szarych pomieszczeniach. A ja, kurde, myślałem, że po prostu się zmęczyłem i poszedłem spać. Jak tutaj trafiłeś? Przez czystą głupotę, a może raczej wielkiego, wielkiego pecha. Przy okazji, na imię Minial, próbowałem ocalić krąg, gdy natrafiłem na demona gnuśności. Przypuszczam, że mamy podobne doświadczenia. Ty i demon gnuśności? Może i tak. Niall, Owain o tobie wspominał. Owain bardzo mi pomógł. Chyba nigdy nie zdołam mu się odwdzięczyć. Naszą bronią przeciwko dominacji magów krwi była litania. Ale teraz jest już za późno. Wszyscy zginęli. Jest jeszcze nadzieja, prawda? To miejsce pozbawia cię wszystkiego. Nadziei, uczuć, życia. Na pewno nie jest jeszcze za późno. Nie, stąd nie sposób się wydostać. Możesz sądzić, że istnieje wyjście, ale mylisz się. Widzisz tamten piedestał? Zbadałem widoczne na nim runy. Oznaczają wyspy znajdujące się w dominium demona gnuśności. Sam demon gnuśności znajduje się na centralnej wyspie, ale jest ona niedostępna. Pięć wysp leżących wokół składa się na pierścień ochronny. Kiedy to ustaliłem, myślałem, że gdzieś mnie to zaprowadzi. Udałem się więc na każdą z pięciu wysp, ale moje nadzieje okazały się płonne. Zawsze pojawia się jakaś przeszkoda. Już widzisz ścieżkę, ale nie możesz na nią wejść, co powoli doprowadza cię do szaleństwa. No wiesz, czy moi towarzysze mogą być na którejś z tych wysp? Ja nie wiem. Jest wielu śniących. Być może dotrzesz do nich, udając się na poszczególne wyspy, jeśli ci się poszczęści. Może dlatego też ten etap jest taki troszkę męczący, bo on jest, wydaje się, jakby był pod wodą. A pod wodą wszystko jest takie powolne, tak... To jest tak jak, albo tak jak chujowy sen, w sensie na pewno każdy z was chyba miał ten sen, że taki, albo nie raz, że walczycie z kimś, i bijecie, chcecie w głowie bić z całych sił i jakbyście nie bili, to praktycznie nie robicie nic krzywdy, nie? Tak samo jak chcecie biec jak najszybciej i biegniecie, jakbyście byli pod wodą. I właśnie dlatego ten etap też taki trochę jest... No, męczący, można by powiedzieć, pod względem psychicznym. Opowiedz mi o pierścieniu ochronnym. Jeszcze ten koleś tak powoli mówi... Niewiele o nim wiem. Ja... Wydaje mi się, że demon gnuśności umieścił na każdej z wysp pomniejsze demony. Widziałem je. Mogą przybierać różne kształty, ale z całą pewnością tam są. Pokonanie ich to pewnie jedyny sposób na dotarcie do demona gnuśności. Ale najpierw musisz się do nich dostać. Ja nie dałem rady. Za bardzo się bałem. Wspomniałeś coś o przeszkodach? Tak, przeszkody i szalone senne wizje. Ognista rzeka przed portalem albo drzwi, gdzie przez dziurkę od klucza ujrzysz wolność, tyle że nie ma żadnego klucza.
Pewnego razu znalazłem przejście, mniejsze od mojej dłoni, przez które wchodziła i wychodziła mysz. Głupi gryzoń uciekł, nim mogłem go o cokolwiek zapytać. Po co miałbyś rozmawiać z myszą? Bo praktycznie każdy tutaj jest śniącym, może z wyjątkiem duchów i demonów. Każdy ze śniących może dysponować wiedzą, której inni nie mają. Mysz mogła powiedzieć mi, co znajduje się za tym malutkim przejściem, albo jak się przez nie przedostać. Nawet teraz mógłbym się zmniejszyć i przejść na drugą stronę. A jeśli można zmienić się na tyle, by pójść jedną ścieżką, to pewnie istnieją sposoby, by skorzystać z innych dróg. Co wiesz na temat demona gnuśności? Niewiele. Nie można powiedzieć, byśmy byli przyjaciółmi. Demony mają swoje hierarchie. Grają we własne gierki, a śmiertelnicy są dla nich pionkami albo tylko żetonami do zapłaty. Demon, który nas tu przetrzymuje, włada prawdopodobnie całą tą częścią pustki. Łatwo nas nie wypuści, o ile w ogóle. Możemy stąd uciec, jeśli będziemy współpracować. Nic nie osłabia twego ducha, co? Nie wiem, czy cię podziwiać, czy ci współczuć. Jeszcze tu wrócę. Nie przejmuj się mną. No i siema. Tu jest jakiś portal, tu jest jakiś piedestał. Będzie łatwo. Aha, okej. Dziękuję, ale dla mnie jest już za późno. Witam, Lord Villain. Demonice, która tu rządzi, chroni swego pana. Gnuśność. Istnieją pewne drzwi. Drzwi, które widzą tylko demony. Klucz do nich musi znajdować się w innej sferze. Weź moją moc. Ocal pozostałych, którzy są uwięzieni w koszmarach. Zabij demony strzegące gnuśności. Zrób mi... Nie, panie mysz. Co po Dragon Age? Głosowanie. Po Dragon Age jest głosowanie, w którym wybierzecie kolejną grę. Jasne. Będzie do wyboru 5 gier. I sami wybierzecie. Tak samo jak ostatnio, wygrał Gothic 3 Zmierzch Bogów, a na drugim miejscu był Dragon Age, bo Gothic Zmierzch Bogów jest krótki, więc... Taka jest zasada, że jak jest krótka gra i ona wygra, no to potem gramy w następną, która była druga, nie? Bez głosowania. Taki filmik wrzucam zawsze. Znaczy zawsze, dopiero żeśmy jeden wrzucili. Dobra, tu nic nie ma, chyba muszę... Zamień się w mysz. Palę się, goddammit.
dobrze, że leczy się po walce sam, bo kurde, no nie ma szansy, żebyśmy dali radę z taką ilością. Niepokojąca rzeźba. Ta żyła Lyrium manę odnawia, nie? Chyba. Nie, niepotrzebnie to używam tego. Już jeden taki filmik był, w którym wybieraliście gierkę. Tam na pewno będzie do wyboru Dragon Age 2, od razu mówię, nie? Bo skoro gramy w gierkę, która jest, wiecie, ma następne części, no to zawsze będzie na pewno następna część w głosowaniu do wyboru, to jest oczywiste. Już tu lezie. Kurde, nie wiedziałem, że taki dobry ze mnie wojak. Daję sobie radę jako tako. Chociaż szczerze mówiąc, do Alistera to chyba daleko nam. Dzięki za suba, Marcin. Do Alistera to chyba mi daleko, bo jak Alister został sam, to kurde, potrafił pokonać zastępy wrogów, a ja tutaj tak z jednym demonem, tak na skraju. Jeszcze leczenie. No z tym leczeniem to będzie ciężka sytuacja, coś czuję. Aż zapiszę sobie normalnie. I tu jestem. Co się stało, prawda? Wyglądasz jakoś inaczej. Co się stało? Nie wiem. Zmieniłem się w mysz. Naprawdę? Czy to pomogło? Widziałem jakieś norki. Byłeś wystarczająco mały, żeby się przecisnąć? Witam, Piotrek. Tak, to było łatwe. Jesteś dużo odważniejszy ode mnie. Byłem przekonany, że nie można się stąd wydostać. Myślisz, że mógłbyś nauczyć się przybierać inne formy? Może udałoby ci się dostać w miejsca, które inaczej były niedostępne? Może... Aha, okej. Patrz, no, kolejności. Muszę przyznać, że mówię, tej pustki nie za bardzo ją lubię. Chciałbym się stąd jak najszybciej wydostać, ale no musimy chyba. Które by tu wybrać teraz? Sensi Wuan, witam. Jak tam u ciebie? A, już wiem, gdzie jestem chyba. U mnie spoko, jeżeli chodzi. Ja chyba jestem generalnie zdrowy, raczej. Tam jakaś mysia nora.
Dobra. Po nocy, no wiem co czujesz. Ja zawsze walę 12-godzinne nocki. Zaczynajmy. Dobra, tu jakaś walka chyba będzie. Kto tu jest? No widzę, że sporo osób mówi. O Boże, jeszcze te templariusze dwa. Nie wiem, czy to ogarnę. Sporo osób mówi, że nie za bardzo lubi ten etap. No ja też nie lubię tej pustki pieprzonej. Może się napiję. Leczenie mi się kończy, to jest największy problem, ej. A jeżeli chodzi o granie magiem, Piotrek, no to ten, kurde, pamiętam, że próbowałem przejść magiem i może po prostu byłem już, nie chciało mi się już po prostu grać w ogólnie w tą grę, bo już parę razy, przeszedłem chyba ze dwa razy, a próbowałem z 10. Aha, to Tolerium leczy, kurde, ja nie zwróciłem uwagi, że to leczy. To, nie? Myślałem, że to mi oddaje... Że to jest dla maga właśnie, że to ma manę mu oddać. No to dobra, to zajebiście. Dzięki. I tędy możemy sobie przejść. Ale to zaraz, tam jakieś wrogowie. Jakoś tak się złożyło, że jak akurat próbowałem przejść magiem, to nie skończyłem grać. Ale no, może i fajnie. Może i fajnie. Na pewno w Inkwizycję się fajnie magiem gra, widziałem. Wyglądało to bardzo sympatycznie. Mysia dziura, kurde, o co tu chodzi? No dobra. Ogłuszenie jest dobre, to mi ratuje dupę tutaj, nie? Ewidentnie. No już nie mam leczenia, fuck! Okej, tu się coś dzieje, jakieś drzwi. Wow. O co chodzi z tymi mysimi dziurami teraz? Po co?
Aha, jestem teraz w płonącej wieży. Aha, może... Nie, no nie wiem. Może tam, jak się zamieniałem w mysz, to może mogło mi się udać bez walki to przejść. Nie wiem, teraz... Aż z ciekawości chyba się zamienię w mysz i sprawdzę, czy tam nie ma czegoś... nowego dzięki temu. O. Esencja sprytu. Yeah. Warto było. To jest taka gra, w której gramy myszą. Tu na przykład. Po co to było, nie? Chyba po to właśnie, żeby uniknąć walki, mam wrażenie. Nie wiem, nieważne. Jak chcesz. Okej. Płonący ogar. Ogłuszenie to jest, kurde, cud natury normalnie. Takeshi i jego wczuwanie w gierki. Szacun. Okej. Okay. Kurde, niedobrze. Pokaż, co potrafisz. Dobrze. Właśnie jest grupa na Discordzie, jak macie ochotę się do nas dołączyć, tam sobie śmieszkujemy między streamami, po streamach i tak dalej. Poznajemy się lepiej i w ogóle gadamy o bzdurach. I tam właśnie też Takeshi wrzucił zdjęcie, kurde, składowiska trupów, jakie zrobił sobie w Falloutie New Vegas, bo gra imersywnie i sprząta po sobie. No mi się podobało, ale wyglądało trochę tak jakby to, no creepy tak, nie? Trochę. Nie mogę zapisać. Tak troszkę strasznie. Ono faktycznie leczy, zajebiście. No bez tego to by ciężko było. Oj, tu się trzeba w mysz zamienić. New Vegas? Najlepszy Fallout w 3D, jaki wyszedł. Fallout New Vegas.
ten się bawi w te kończące, kurde. Dalej! Chyba potrafisz lepiej, co? Dobra robota. O, tą żuelerią parę razy można chyba użyć, zajebiście. Mysz. A i od razu kamuflaż, to bez walki chyba można właśnie wtedy. On chyba, można go chyba uratować. Nie jestem pewien teraz, kurde. No trudno. O fuck. Moc Ragosa. Użyj jej i spal go. Spal je wszystkie. On broni demona gnuśności. Stoi. Nie jest ci za gorąco? Która do niego prowadzi. Musisz zniszczyć drzwi. Inni śniący. Inne moce. Jedyny sposób. Stary, nie jest ci gorąco, kurde? No, tu jest jakiś piedestał. Tu chyba nie przejdę. Okej. Nie. Aha, no ja muszę, kurde, teraz używać tych wszystkich form, żeby to wszystko pokończyć. No, to jest takie stupy. Dobra. Nikt nie lubi chodzić po etapach, które wyglądają jak etapy pod wodą. I to jeszcze backtracking. Co my tu mamy? Zdrój siły. Zaczynaj. Sobie do uszu trochę wełny. Ja nic nie słyszę. Aha. Okej. Okay. Myślałem, że pogadamy. Masz tego. O kurde. Ale mi jebno. Ach.
I nie mam leczenia. Czy ja tu byłem w ogóle? Ja chyba tu zacząłem, nie?